Cześć, za nami kolejny fascynujący dzień turnieju Superbet Rapid and Blitz Poland 2022. Znowu przygotowaliśmy dla Was trzy najciekawsze momenty z trzech kolejnych rund. Tutaj Magda Butkiewicz oraz Kosma Pacan-Milej. W turnieju prowadzi Vishy Anand, który prezentuje się fenomenalną formą oraz wynikiem. Do tej pory uzyskał 11 punktów na 12 możliwych. Zatrzymał go tylko polski reprezentant Janek Duda, który zremisował w nim w ostatniej partii z dzisiejszego dnia. Jak na razie pozostałe partie zostały wygrane przez Vishy'ego i jedną z nich właśnie Wam zaprezentujemy. Jest to partia z Levonem Aronianem. Vishy grał tutaj czarnymi. Mamy taką strukturę typową właśnie dla jakiejś partii hiszpańskiej, włoskiej, czegoś w ten deseń. No i widzimy, że jest dużo taktyki. Czarne zbiły na e4 i teraz białe popełniły, jak się okazuje, decydujący błąd. Ich król jest tutaj bardzo słaby i po biciu na b6 okazuje się, że przechodzi taka kombinacja jak skoczek bije f2. O co chodzi? Czy nie można zbić królem na f2? Po biciu królem na f2 jest bardzo nieprzyjemny szach hetman h4, który po odpowiedzi król f1 można zabić na h3 i po odejściu na f2 teraz znowu następuje szach na h4 i po odejściu na F1 na motywie odciągnięcia, a także przeciążenia następuje ruch goniec C2, przez co hetman nie może naraz obronić się przed... Może zabić na C2, ale wtedy nie będzie broniona wieża na C1. I białe dostają tutaj mata. Oczywiście Aronian na takie coś nie poszedł. Zagrał ruch, który prowadzi do jeszcze troszeczkę dłuższej walki, no ale i tak pozycja jest przegrana. Hetman d2, hetman bije b6 i tutaj niestety przykra niespodzianka. Na hetman bije f2 nastąpi wieża bije e1 i białe nie mogą odbić z racji tego, że hetman tutaj ma związanie. Także po hetman bije b6, no niestety trzeba zagrać wieża bije e5. Następuje skoczek bije g4, szach z odsłony przy okazji z atakiem na wieżę na e5. Król g2, skoczek bije e5. Goniec bije g6, h bije g6. I po hetmanie d6 białe co prawda odbił jednego pionka, ale nadal stoją bez dwóch pionów i mają koszmarną pozycję króla. Hetman b5, hetman d1, skoczek d3, b3 i po hetman d5 białe złożyły broń. Miniaturka w wykonaniu Vishy'ego. Dokładnie tak, tak jak wspomnieliśmy, Anand prezentuje się fenomenalną formą. Kolejną partię, jaką dla Was przygotowaliśmy, jest partia Janka Krzysztofa Dudy z Wesleyem So. I tutaj znowu ofiara figury, znowu na polu f2. Ostatnim ruchem czarnych było goniec f5, bardzo prowokacyjne. Janek zagrał posunięcie a5, chciał zdobyć gońca i tutaj czarne postanowiły tego gońca oddać w zamian za inne plusy. Nastąpiło goniec bije f2, król bije f2, goniec bije d3. Już dwa pionki w zamian za tego gońca, a król białych jest tutaj nieco słaby. W partii poszło goniec bije d3, hetman bije d3 i białe tutaj zmagają się z trudnościami. Grozi skoczek g4, potem odskoki tego skoczka na e3, bądź też hetman e3, grozi bicie na c3. No i białe wybrały najmniejsze zło. Zagrały hetman e2, by hetmany tutaj wymienić. No oczywiście czarne nie chcą wymieniać hetmanów. Biją na c3, następuje wieża a3, no i czarne, biorą kolejnego piona, prawda? Hetman bije b4. Dokładnie tak. I teraz już warto zauważyć, że są aż 4 pionki za oddaną figurę. No i oczywiście król białych też nie czuje się komfortowo w tej pozycji. Tak, poszło hetman c4, e4, skoczek e5 i czarne podciągnęły do gry jedną z dwóch jeszcze niegrających figur, czyli wieżę. Wieżę AD8 na otwartą linię. Hetmany się wymieniły, ale oczywiście pozycja nadal nie jest dla białych łatwa, bo ich figury są słabo skoordynowane i tutaj wiele wisi w tej pozycji. Skoczek DC4, wieża FE8. Te skoczki są mocno niestabilne. Białe zagrały goniec G5. Czarne wieża D4. Goniec wrócił na E3 z atakiem tutaj i też pośrednio atakiem na A7. I czarne skorzystały z motywu taktycznego. Skoczek G4. Białe zbiły. I po wieża bije C4. Białe postanowiły odbić przynajmniej jednego pionka. Lecz po goniec bije A7. Czarne figury lepiej włączyły się do gry. Zaktywizowały się po skoczek d3, król g3, czarne zagrały f5 i ta falanga pionów po prostu się potoczyła i Wesley So tę partię z Jankiem wygrał.
Ostatnim momentem, który dla Was przygotowaliśmy, jest w partii ostatniej dzisiejszego dnia. Antona Korobowa z Richardem Rapportem. Była to jedyna rezultatywna partia w tej rundzie. Tak, Richard Rapport po raz kolejny postanowił zastosować obronę królewsko-indyjską. Dnia poprzedniego zagrał ją z Janem Krzysztofem Dudą, jednak spotkał się z dość nieprzyjemną reakcją, gdyż Janek grał praktycznie perfekcyjnie w debiucie i Richarda w tamtej partii ograł. No, niemniej Anton Korobow grał tutaj troszeczkę gorzej od Janka, wybrał też inny wariant. No i powstała taka oto pozycja, w której czarne dysponują parą gońców. No jednak ten goniec na G7 jakiś spektakularny nie jest, ale czarne grożą już biciem na D6. Ostatni ruch wieża A7 był mocno prowokacyjny, no gdyż teraz białe mogą zgarnąć pionka na C6. Co się wtedy dzieje? Wtedy nastąpił niesamowity ruch hetman A8. Czy możesz nam wytłumaczyć, o co tutaj w ogóle chodzi? No po pierwsze, czarne wymuszają natychmiastową reakcję ze strony białych, bo wisi tutaj hetman. Czy białe chcą wymieniać? Okaże się, że po hetman A8, wieża A8, tutaj no, ta wieża jest przeciążona, skoczek jest niebroniony. Jeśli skoczek odejdzie, to po prostu czarne wezmą wieżę i na białe mają totalnie przegraną pozycję. Z drugiej strony nie ma jak inaczej tego skoczka na A4 bronić, więc białe tracą figurę i tak czy siak zostają z przegraną pozycją. No, co innego. Jakoś trzeba tym hetmanem w takim razie odejść, ale odejść tak, żeby tego skoczka na A4 pobronić. No to jedynym polem jest hetman C2. Ale po hetman C2 następuje niestety wieża C8, ruch z tempem. Trzeba tym hetmanem zejść na takie przykre pole, z którego ten hetman wychodził, czyli na D1. I czarne grają teraz wieża C6 i oprócz tego, że dysponują dwoma gońcami, aktywnością, no to jeszcze zaraz wyrównają ten materiał, prawda? Zbiją wieżę na D6, pojawi się kolejne związanie. Białe tutaj zaprezentowały taki trik natury taktycznej. Zagrały skoczek B3. No, co jest obiektywnie najlepszą opcją w tej pozycji, żeby tutaj przynajmniej nie dostać od razu przegranej. I motyw jest taki. Na wieżę bije A4, następuje D7 i czarne muszą oddać ten materiał, który zabrały przed chwilą. Zbicie na D7, wieża A4, hetman A4 i po hetman D7 oczywiście nie można zbić na D3, bo nastąpi hetman C6. No, ale czarne zbiły na E4. I okazuje się, że zostały z pionkiem więcej, a ten skoczek na B3 no jest taki trochę nijaki i jak się okazało, potem został totalnie zdominowany przez gońca na G7. Tak, a czy można było coś zagrać innego zamiast wieża bije A4? No właśnie, wieża bije A4 prowadzi i tak do dużo lepszej pozycji, ale można było uzyskać jeszcze lepszą wersję czegoś bardzo podobnego. Po skoczku B3 najlepszym ruchem było goniec bije B3, co ciekawe. I po hetman bije B3, wieża bije D6. I w tym momencie grozi posunięcie wieża A6 i jedyną obroną ze strony białych jest zdublowanie się po linii A, analogicznie do czarnych. Wieża A2, wieża A6 i teraz po wieża FA1 czarne mogą zbić na E4 i mają nieco lepszą wersję tej pozycji, którą przed chwilą pokazywałem, gdyż i tak mają pionka więcej, ale figury białych są jeszcze bardziej pasywne, a skoczek jest jeszcze bardziej oddalony od skrzydła królewskiego, na którym partia się zapewne rozstrzygnie. Dokładnie tak. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w podsumowaniu kolejnego dnia Super Bad Rapid & Blitz Poland 2022. Mamy nadzieję, że podobały Wam się nasze momenty, znaczy momenty wybrane przez nas. Dziękujemy bardzo za oglądanie oraz oczywiście zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo. Tak, dziękujemy za oglądanie i też zapraszam do obejrzenia kolejnych odcinków, które pojawią się na kanale w kolejnych dniach. Będą podsumowania turnieju Rapida, ale też i Blitza, który już ostatniego dnia. Także obserwujcie, lajkujcie, dawajcie suby i do następnego. Cześć! Do zobaczenia!